Na dzisiejszy koncert zaprosiliśmy dwa zespoły wokalne. Vox Corbis jest to zespół wokalny pielęgniarek działający przy poliklinice. Tutaj Ania Wrzosek podjęła się bardzo takiej współpracy, no, na co dzień dla niej może trudnej, bo zespół nie ma mecenata, zespół nie ma finansowania, więc wspólnie razem podjęliśmy tą próbę i rzeczywiście dzięki aktywności pielęgniarek, które zawodowo mają też trudną, ciężką pracę, jakoś udaje się prowadzić próby i koncertować również na nasze zaproszenie. Tutaj gościmy również panią Brygidę Kondracką, która od początku też wspiera ten zespół z przy okazji dziękujemy. Z tym zespołem właśnie wykonamy wspólnie piosenkę o Moniuszki o wesołości. Drugi zespół, który się zaprezentuje z Uniwersytetu Wermińsko-Mazurskiego, a konkretnie Instytutu Muzyki. Jest to zespół Muzyka i Wija pod kierunkiem pani Katarzyny Wojaluniec. Cieszymy się bardzo, że pani Katarzyna przyjęła i zespół przyjął nasze zaproszenie. I mamy również solistkę, która tutaj nam wystąpi na solo na skrzypcach z akompaniamentem pana Łukasza Jóźwiaka. Myślę, że program będzie dla państwa przyjazny, dostępny i cieszymy się, że państwo tutaj przyszli również po to, żeby nie tylko nagradzać występujących, ale również włączyć się w ten repertuar. Dziękuję. Zapraszam zespół pielęgniarek. 200. rocznicą urodził kompozytora. Zarówno uchwałą Senatu, jak i uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2019 został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki. W związku z tym chciałabym przybliżyć państwu postać wybitnego kompozytora nazywanego ojcem polskiej opery narodowej. Stanisław Moniuszko, herbo Krzywda, urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu na Białorusi. Polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista, autor ponad 268 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Do najpopularniejszych utworów należą opery Halka, Straszny Dwór, Paria oraz wiele pieśni, m.in. Przeośniczka, Chochlik, Pieśń Wieczorna, Znaszli ten kraj, Stary Kapral i wiele innych. Niektóre z tych utworów usłyszycie państwo dzisiejszego wieczoru. Stanisław Moniuszko tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego, melodie i tańce ludowe. Wykorzystywał również utwory polskich poetów, m.in. Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza. Początkowo w kierunku muzycznym kształciła go matka, grając swemu synowi na klawikordzie śpiewem historyczne Juliana Ursyny Nucewicza. W 1827 roku rodzina przenosi się do Warszawy, a 8-letni wówczas Moniuszko rozpoczyna naukę muzyki u Augusta Frejera, organisty w miejscowym kościele Świętej Trójcy. Po 3 latach rodzina przeprowadza się do Mińska, gdzie Moniuszko kontynuuje naukę u Dominika Stefanowicza. Stanisław Moniuszko swoją przyszłą żonę, Aleksandrę Mulerównę, poznaje podczas pobytu w Wilnie. W wieku zaledwie 17 lat zarodza się, jednak zanim dochodzi do ślubu, w 1837 roku wyjeżdża do Berlina, aby dalej kształcić się muzycznie u Karla Friedricha Rugenhagena, u którego kończy studia w 1840 roku. Ma wówczas 21 lat. 25 sierpnia 1840 roku Stanisław Moniuszko zawiera w Wilnie ślub z panną Aleksandrą Mulerówną, z którą miał 10 dzieci. Przeprowadza się do Wilna, gdzie pracuje jako organista, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście.
1858 roku znowu przenosi się wraz z rodziną do Warszawy, gdzie obejmuje stanowisko dyrektora i organizatora opery. Jednocześnie od 1864 roku jest wykładowcą w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Najbardziej znany utwór Stanisława Moniuszki, legendarna Halka, jest znana w dwóch wersjach. Dwuaktowej wileńskiej i czteroaktowej warszawskiej. Stanisław Moniuszko utwór zaczął komponować w 1846 roku w Wilnie. Miał wtedy 27 lat. Po raz pierwszy opera została wystawiona 1 stycznia 1848 roku w wersji amatorskiej w Salonie Mullerów teściów Stanisława Moniuszki w Wilnie. Sceniczna premiera Halki odbyła się dopiero 6 lat później, 16 lutego 1854 roku w Teatrze Miejskim w Wilnie. Jak piszą historycy, opera nie spotkała się wówczas z zachwytem publiczności. Była to wtedy opera dwuaktowa. 4 lata później w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera czteroaktowej Halki. Opera odnosi wówczas ogromny sukces, a jej popularność zaczyna rosnąć. Halka w obu wersjach była wystawiana niemal we wszystkich teatrach w Polsce, a także poza jej granicami. W latach 1862-64 Moniuszko pracuje nad Strasznym Dworem, który zostaje wystawiony przez Operę Warszawską 28 września 1865 roku. W tymże roku, 7 października, odbyło się setne przedstawienie Halki. W 1869 roku odbywa się w Warszawie premiera Pari, a w Moskwie w tym czasie wystawiają Halkę. 16 lutego 1870 roku w Petersburgu ma miejsce premiera Halki, na której obecny jest sam Moniuszko. Umiera w Warszawie na atak serca 4 czerwca 1872 roku, mając zaledwie 53 lata. Zmęczony pracą, stałymi trudnościami materialnymi i niepochlebnymi recenzjami ostatnich dzieł. Pogrzeb artysty, w którym mogło uczestniczyć nawet od 60 do 100 tysięcy osób, stał się swego rodzaju manifestacją narodową. Stanisław Moniuszko został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania 3 utworów Stanisława Moniuszki w wykonaniu amatorskiego zespołu Vox Cordis przy akompaniamencie pana Damiana Michałowskiego. Pierwszym utworem będzie Słowiczek, utwór, który powstał w 1851 roku w okresie wileńskim. Słowa napisał Jan Czeczok, pieśń ukazała się w 3 śpiewniku domowym. Drugim utworem będzie Pieśń o wesołości. Utwór ten powstał w 1854 roku. Słowa napisał Stanisław Jachowicz, pieśń ukazała się w dodatku nutowym do śpiewników dla dzieci. Utwór ten zostanie wykonany dwukrotnie, najpierw przez amatorski zespół Vox Cordis, a potem wszyscy wspólnie zaśpiewamy razem. Słowa pieśni macie Państwo na laurce z Olsztyna. Następnie pani Ania, współzałożycielka zespołu Vox Cordis, powie słowo o zespole. Trzecim utworem będzie Kumi Kuma. Jest to humoreska ludowa, wydana w takim śpiewniku domowym. Słowa napisał Jan Czeczek. Yes.
2012 roku. Od maja zaczęliśmy i systematycznie raz w tygodniu mamy zajęcia. Przy akceptacji powstało, przy akceptacji Politechniki i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Górów i Osób. Obecnie liczy 17 osób. W roku 2017 obchodziłyśmy uroczyście pod honorowym patronatem pana prezydenta tutaj w tej sali 5-lecie naszego istnienia. Dla naszych pacjentów i naszych słuchaczy w repertuarze mamy przeboje muzyki popularnej, ludowej, pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki. No i teraz w tym roku pracowaliśmy z Stanisławem Moniuszką. Od początku zrealizowaliśmy 76 koncertów. W tym roku, w roku moniuszkowskim, miałyśmy jeszcze koncerty w zakładzie specjalnym Domu z Pomocy Społecznej Kombatant, z tym, że troszkę też dołożyliśmy naszych chyba ze 3-4 i poliklinice dla naszych pacjentów. No i teraz trzeci to jest koncert Laurka, 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Brałyśmy również udział w projektach realizowany przez projekty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wspomagała nas nasza pani Basia Rytwińska i my chciałyśmy podziękować za to, że wspiera nas. Występy, nagrody, wyróżnienia dokumentujemy w kronice i tą kronikę tutaj mamy na tym stoliczku. Bardzo proszę, kto by mógł i miał ochotę wpisać się do naszej kroniki. Tam mamy zdjęcia i mamy wpisy, ale oprócz tego ja prowadzę bloga i małymi literami trzeba wpisać Vox Cordis Olsztyn kropka blogspot.com. I to jest adres naszego bloga w internecie. Od początku istnienia należymy do Związku Chórów i Orkiestr. Dziękujemy za wspieranie działalności naszej i dziękujemy za podpisywanie 1%. I dziękuję bardzo. Dziękuję.
to zespół wokalny, zespół kameralny, składający się ze studentek i absolwentek Instytutu Muzyki naszego Uniwersytetu. Zespół powstał w roku 2011. Początkowo był to zespół mieszany, ale życie przynosi różne niespodzianki i to się zmienia. Wobec czego przekształcił się ten zespół na zespół żeński. Koncertujemy w naszym mieście, staramy się wyjeżdżać również poza granice naszego miasta, jak również poza granice naszego kraju. Przy dużym wsparciu również Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Warmińsko-Mazurskiego i pani Basi wydaje nam się wiele takich koncertów, festiwali, projektów, programów zrealizować. W repertuarze zespołu wokalnego znajdują się utwory bardzo różnorodne. Są to utwory od dawnych, od renesansowych, aż po współczesne, bez ominięcia również utworów rozrywkowych. Dziś, na dzisiejszym spotkaniu, zaprezentujemy trzy utwory. Oczywiście z utwory dotyczące twórczości Stanisława Moniuszki, po prostu będące jego kompozycjami, tylko w opracowaniu już na chór żeński. Otóż będą to Dzieweczka nad rzeką w moim opracowaniu na chór żeński, również Nawrócona, także w moim opracowaniu. I na koniec zaśpiewamy Chochlika w opracowaniu Adama Suzina. Serdecznie zapraszam. Oh,
jedna z najpopularniejszych, powszechnie śpiewana pieśń, która powstała w 1854 roku, włączona do drugiego śpiewnika domowego. Słowa napisał Ludwik Kondratowicz, pseudonim Władysław Syrokomna. Drugim utworem będzie pieśń pod tytułem Znasz li ten kraj, do słów Johanna Wolfganga Goethego w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. Pieśń ta utrzymana jest w stylu romansów warszawskich, jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych pieśni Stanisława Moniuszki. Nie się we mnie to rozszerza.
Państwa tym razem pielęgniarki nadające z Rosji. Pieśnią. Pielęgniarki nam jest często nieprzyjemne. Dziękujemy. Zapraszam teraz panią Alicję Jana i pana Łukasza Jóźwiaka na scenę. Na
znamy jedną z najlubieńszych pieśni Stanisława Moniuszki, Krzuśniczkę. Pieśń powstała w okresie wileńskim i weszła w skład trzeciego śpiewnika domowego. Słowo napisał Jan Czeczok. Na zakończenie dzisiejszego wieczoru jeszcze raz wspólnie wszyscy zaśpiewamy pieśń o wesołości. Bardzo zapraszam Państwa później do wpisywania się do kroniki. Zadaniu. Było pięknie, bardzo dziękuję.